nowe zadania. Czy przy okazji synodu dla Amazonii próbuje się przeprowadzać szersze zmiany w Kościele powszechnym, jak ojciec Marta? Takie interpretacje się pojawiają, wiele Watykanistów na to wskazuje. No, mowa też o tym, że takie pomysły istnieją, one są promowane przez grupę biskupów wywodzących się z kręgów języka niemieckiego. Kościół niemiecki zresztą jest ważnym fundatorem, ważnym wspomożycielem dzieł ewangelizacji w Ameryce Łacińskiej, specjalna fundacja Miserero Episkopatu Niemieckiego. I stąd właśnie jakieś takie pomysły, czasami niektórzy tak to interpretują, przenoszenia problemów czy pomysłów europejskich, ideologicznych na teren Amazonii, ale to nie jest... A to katolicki lobbying, taki oficjalny czy nieoficjalny? No to jest właśnie takie nie do końca wiadomo kto, co niektórzy mówią, że również ciekawe, że za pewnymi organizacjami kryją się również instytucje finansujące, taka jak Fundacja Forda, która ma ogromne środki, bo to jest fundacja, której majątek to jest przed 5 laty to było ponad 12 miliardów dolarów, więc fundacja potężna. No co z tego będzie, zobaczymy. Może to co jest może istotne, to świadomość tego, bo może nasi widzowie powinni wiedzieć, że są postulaty, są głosy, te głosy będą, jaki jest model w tej chwili, te głosy, które padły w małych grupach, zostały podsumowane, zebrane, jutro pojawią się w auli synodalnej, będą dyskutowane również w kręgach, będą propozycje, żeby ten szkic dokumentu jakoś przeredagować. Sam dokument synodu będzie z kolei głosowany za niecały tydzień, w sobotę po południu. Każdy z punktów tego dokumentu musi mieć większość 2/3, żeby został przyjęty, ale Ojciec Święty może zacytować, czy w ogóle ten dokument upubliczniać, czy też nie. Ma prawo, żeby rzecz jasna, to nie jest parlament, czyli papież sam będzie. Ojciec to dopowiedział. Właśnie o to chciałam spytać. Na ile to procedowanie, bo ono dosyć przypomina sytuację na naszej scenie politycznej, w której też mówimy o grupach, które lobbują za jakimiś rozwiązaniami. Czy stąd jeśli, takie właśnie pokusy, żeby... Jeśli powstanie taki dokument, dywagujemy, za moment te modlitwy Anioł Pański cały czas spoglądamy na plac świętego Piotra, ale jeszcze jedno pytanie. Dywagujemy, jeśli powstanie dokument, który zaproponuje papieżowi, aby właśnie święcić żonatych mężczyzn, aby w kościele na terenie Amazonii pracowały kobiety. Papież taki dokument przyjmie, podpisze. To czy on będzie miał taką moc, aby zmienić rozwiązanie w całości? Papież oczywiście, tutaj pojawiły się bardzo ważne głosy, które wnosiły zastrzeżenia, na przykład kardynał Marc Ouedet, bardzo bliski współpracownik Ojca Świętego i przewodniczący i prezes Kongregacji do spraw biskupów i przewodniczący Komisji do spraw Ameryki Łacińskiej wysyłał swoje zastrzeżenia. Ojciec Święty na pewno w takich wypadkach posłucha różnych wypowiedzi, a raz jeszcze no, są pewne rzeczy, które papież uczynić nie może, bo są podejrzenia, że powiedzmy te pomysły pod tytułem diakonat kobiet miałby być jakąś furtką do w ogóle święcenia kobiet, tego papież uczynić nie może. Są jasne, wyraźne orzeczenia Kościoła, więc także papież nie jest takim, który może zmienić wszystko, ale już chyba są głosy, oklaski na placu świętego Piotra. Papież Franciszek pojawia się. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Drugie czytanie dzisiejsze przedstawia nam zachętę, którą apostoł Paweł kieruje do swojego wiernego współpracownika Tymoteusza. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu stałą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Jej ton jest żartliwy. Tymoteusz w nim poczuł się odpowiedzialny za głoszenie słowa. Światowy Dzień Misyjny jest stosowną okazją,
l'occasione propizia affinché by każdy ochrzczony nabrał żywszej świadomości potrzeby współpracy w głoszeniu słowa, w głoszeniu słowa Królestwa Bożego poprzez odnowione zaangażowanie. Sto lat temu papież Benedykt XV, pragnąc nadać nowy impuls odpowiedzialności misyjnej całego Kościoła, ogłosił list apostolski Maximum Illud. Dostrzegał on potrzebę ewangelicznego podniesienia jakości misji w świecie, aby została oczyszczona z wszelkich naleciałości kolonialnych i uwolniona od uwarunkowań polityki ekspansjonistycznej państw europejskich. W dzisiejszej zmienionej sytuacji przesłanie Benedykta XV jest stale aktualne i pobudza do przezwyciężenia pokusy wszelkiego zamknięcia autoreferencyjnego, jakiejkolwiek formy pesymizmu duszpasterskiego, aby otworzyć się na radosną nowość Ewangelii. W naszych czasach, naznaczonych globalizacją, która powinna być solidarna i szanować specyfikę narodów, a zamiast tego nadal doznaje ujednolicenia i zadawnionych walk o władzę, podsycających wojny i rujnujących planetę, w tym czasie, w takim czasie, ludzie wierzący są wezwani do zaniesienia wszędzie znowu energią dobrej nowiny, że w Jezusie miłosierdzie pokonuje grzech, nadzieja zwycięża lęk, braterstwo triumfuje nad wrogością. Chrystus jest naszym pokojem i w Nim zostaje przezwyciężony wszelki podział. Jedynie w Nim jest zbawienie każdego człowieka i każdego ludu. Jest jeden niezbędny warunek, aby w pełni żyć misją: modlitwa. Modlitwa żarliwa i nieustanna, zgodnie z nauczaniem Jezusa, głoszonym również w dzisiejszej Ewangelii, w której opowiada on przypowieść, że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. Istotnie modlitwa jest pierwszą siłą przepowiadania. Pisze nasz bogata w miłość. Za trudne zadanie głoszenia i dawania światła łaski Ewangelii tym, którzy jej jeszcze nie przyjęli. To także dobra okazja, abyśmy postawili sobie pytanie, czy się modlę za misjonarzy, czy modlę się za tych, którzy pracują daleko, aby nieść Słowo Boże poprzez świadectwo. Pomóżmy o tym. Niech Maryja, Matka wszystkich ludów, towarzyszy i strzeże misjonarzy Ewangelii każdego dnia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Dołaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Dobaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Dobaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Bójcie za nami, Święta Boża Rodzicielko. Modlimy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radować serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem angielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
wieczny odpoczynek Rafim dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zachęcał, pytał też wiernych na placu świętego Piotra, czy modlą się za misjonarzy, ale wróćmy na chwilę jeszcze na transmisję. Ojciec Święty przypomina, że wczoraj został błogosławiony, beatyfikowany misjonarz z Włoch, ojciec Alberto Kemenozi, ale tutaj chyba już wielkich rzeczy nowych nie będziemy się spodziewali, to taka ciekawa postać abordowana w Birmie w 1953 roku, więc to przypomnienie również, że misjonarze oddawali swoje życie za głoszenie. My dzisiaj poświęcamy nasz program też tematowi misji, przypominając Państwu, że dzisiaj Światowy Dzień Misyjny w Polsce, obchodzony jako Niedziela Misyjna, ale mamy także nadzwyczajny miesiąc misyjny w całym Kościele. Papież stawia przed nami różne zadania.